mimo tego, że był to mecz sparingowy, to jednak mamy powody do optymizmu, bo 3-0, ale w naprawdę dobrym stylu i myślę, że możemy być zadowoleni ze swojej gry, bo super puchar już za niedługo i myślę, że będziemy gotowi. Przede wszystkim jestem zadowolony z formy zespołu. Jeżeli chodzi o moją formę, myślę, że również mogę być zadowolony. Cieszę się w końcu, że dostałem tą szansę, na którą czekałem w tamtym sezonie. Niestety się nie udało, ale już o tym dawno zapomniałem. No i zacząłem nowy rozdział, nowy trener. Nowy duch zespołu, można powiedzieć, naprawdę mega pozytywna postać, wprowadziła w nas bardzo dużo pozytywnych emocji, myślę, że to widać na boisku. Cieszymy się, bawimy się grą i myślę, że tak jak i my, i kibice mogą być z tego zadowoleni, możemy zaliczyć ten okres przygotowawczy do udanych. Czuję się już dobrze, mam nadzieję, że mogłem to zaprezentować dzisiaj na boisku. Bardzo się cieszę, że wreszcie mogłem wystąpić, można powiedzieć, mój debiut w barwach PGE, także bardzo się cieszę, że mogłem wystąpić i że mogliśmy zakończyć to spotkanie takim wynikiem. Już wszystko w porządku, miałem trochę przerwy spowodowanej kontuzją kostki, ale już jestem dzisiaj dostałem krótką szansę na grę, też się z tego bardzo cieszę i liczę na więcej w sezonie. Myślę na pewno, że taka forma, którą mamy teraz, nie jest jeszcze naszą szczytową formą, więc wiadomo, że nie graliśmy jeszcze z zespołami topowymi tej ligi i dopiero w sobotę się zmierzymy z Kędzierzynem, także myślę, że poczekajmy spokojnie na to spotkanie, zobaczymy jak wtedy wyjdziemy i jaką siatkówkę pokażemy. Mam nadzieję, że podobną jak tutaj, a nawet jeszcze lepszą i efekt będzie tego taki, że zdobędziemy super puchar. Dokładnie tak. Cały czas pracujemy nad tym na treningach. Głównie dzisiejsze spotkanie chcieliśmy przeinaczyć z te elementy, które cały czas próbujemy robić na treningu, mocno wdrażać właśnie w to spotkanie. Udało się dzisiaj wiele elementów zrealizować. Również bardzo się cieszę, że mieliśmy taką sytuację właśnie, gdzie w trzecim secie lekko przeciwnik nam odszedł i potrafiliśmy wrócić. To tylko świadczy o tym, jaką dobrą pracę robimy na treningach i to, że już powoli myślimy o sezonie. No fajnie, dużo dzieciaków przyszło i my się cieszymy zawsze, jak jest duże zainteresowanie. Tak samo dzisiaj na hali bardzo dużo kibiców, bo Bydgoszcz jest fajnym miejscem do grania. Myślę, że drużynę mają w tym sezonie też bardzo dobrą i oby taka frekwencja na każdym meczu w Plus-Lidze. Oczywiście, cieszę się ogromnie, jak tylko słyszę, że mam okazję pójść na jakiekolwiek spotkanie z fanami. Zawsze uważam, że jest to dla nich ogromna przyjemność, dla nas. Myślę, że po części też i cóż, no jestem pozytywnie nastawiony na takie wszystkie eventy. Mam taką głęboką nadzieję. Rzeczywiście mecz sobotni z wielu elementów, z wielu przyczyn jest dla mnie ważny. Po pierwsze, że spotykam się z zespołem, w którym grałem wcześniej. Po drugie, pierwszy raz gram Super Puchar, więc jest to też dla mnie pewnego rodzaju debiut i nigdy nie uczestniczyłem w takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że nasza gra będzie wyglądać tylko lepiej z meczu na mecz i będziemy mogli zaprezentować dobrą siatkówkę. Oj, nie wiem, o szóstkę to trzeba pytać trenera, z szóstkę na Super Puchar. Nie wiem w jakiej formie fizycznej przyjadą ci nieobecni. No ale myślę, że teraz dzisiaj pokazaliśmy, że mimo braku tych ważnych, wiadomo, zawodników, to i tak nasza drużyna jest bardzo mocna i jesteśmy w stanie wygrać Super Puchar. Przede wszystkim PGE będzie silniejsza i to jest najważniejsze. Cieszę się z powrotu Karola. Czekamy na pierwsze treningi z Ebadipurem, także jestem dobrej myśli. Thank you.